Liczba pi. Jestem prawie pewien, że mój kolega bardzo chętnie odpowie na to pytanie. Wiem, że to jest chyba 3,14, coś takiego. Liczba pi jest to stosunek długości obwodu koła do jego średnicy. Liczba pi jest starożytną liczbą, bo już ma, jakby nie było, ponad 4000 lat. Jak wszyscy zapewne wiedzą, jest to iloraz długości obwodu koła do jego średnicy. Dzień liczby pi na Politechnice Krakowskiej jest organizowany po raz drugi. W czasie tego dnia przygotowaliśmy wiele konkursów i atrakcji dla studentów i tutaj gości zaproszonych. Między innymi są to wykłady naukowe poruszające temat liczby pi. Opowiadałem na wykładzie, że na przykład gdyby okazało się, że liczba ta jest liczbą uniwersalną, to można byłoby w jej zapisie, gdyby przejść na jakieś inne systemy liczbowe, znaleźć na przykład Iliadę, albo też muzykę, wirusy komputerowe byłyby zakodowane w jej rozwinięciu dziesiętnym czy w jakimkolwiek innym systemie pozycyjnym. Liczba pi sama w sobie jest wykorzystywana do rachunków matematycznych. Jednak ja znalazłem właśnie taki zapomniany strój, można nawet temperację tych strojów, czyli uzyskanie takiego połączenia między poszczególnymi instrumentami, tylko po to, aby umożliwić ich wspólne granie. Czyli żeby grały tą samą melodię, albo uzyskiwały, mimo że są inaczej nastrojone, ten sam dźwięk. I w konsekwencji zaprezentować Państwu, że da się zmusić liczbę pi, żeby grała tak, jak my chcemy. Oprócz wykładu przygotowaliśmy również rywalizację pomiędzy studentami i prowadzącymi, którzy staną w boju w turnieju Familiada. Proszę położyć ręce na stoliku obok dzwonków. Otóż przypominam, kto pierwszy, ten lepszy. Ciekawe wykłady. Familiada też była nawet dosyć ciekawa. Nie, ogólnie naprawdę ciekawie. Więcej niż jedno zwierzę to. Stado. Sprytne. A po tych wszystkich wydarzeniach nastąpi długo oczekiwane bicie rekordu rozwinięcia liczby pi. Będziemy bić rekord z poprzedniego roku, mianowicie 1012 cyfr. 3,141592535879900100. Przygotowując się do konkursu, dzielę sobie części około 100-cyfrowe na jeszcze mniejsze części, około 10-cyfrowe. Próbuję zapamiętać, która po której następuje. 1188 1710 1100 1111 1174 50 284 10 270. Gdy zapomnę w trakcie testowania, to mogę wrócić i spróbować jeszcze raz przypomnieć sobie, co miało być dalej. 95853710 50. W zeszłym roku udało mi się zapamiętać 1012 cyfr, w tym roku 1096 cyfr. Serdecznie gratuluję. Jeżeli w przyszłym roku konkurs będzie zorganizowany, to także w nim wystartuję, spróbuję pobić swój rekord. Z całą pewnością takie imprezy jak ta dzisiejsza będą nam służyły i dzięki temu, że młodzież, studenci zorganizowali ten dzień liczby pi, również pokazaliśmy się na zewnątrz i przyszły do nas przecież ogromne ilości młodych ludzi, których matematyka pasjonuje, i dzięki takim imprezom na pewno jesteśmy w stanie zachęcić inne osoby do uczenia się matematyki, do studiowania, no i zachęcić przede wszystkim do naszej uczelni.